Pogranicze Brołmowsko-Mieroszowskie to region o bogatych tradycjach związanych z turystyką i rekreacją. Jest to doskonałe miejsce zarówno dla osób preferujących aktywne formy spędzania wolnego czasu, jak i dla tych wszystkich, którzy cenią sobie spokój i kontakt z naturą. Wśród głównych walorów turystycznych wymienić należy osobliwe warunki krajobrazowo-przyrodnicze oraz korzystny mikroklimat. Głównymi ośrodkami opisywanego obszaru są miasta Mieroszów po polskiej stronie i Mezimesti po czeskiej. Gmina Mieroszów położona jest w powiecie wałbrzyskim w niezwykle urokliwym zakątku Sudetów Środkowych. Tereny te, skryte wśród głębokich dolin i stromych grzbietów górskich, przez wieki kształtowane były przez burzliwą historię Dolnego Śląska. Miejscowość Mezimesti zlokalizowana jest w niewielkiej odległości od skalnego miasta i stanowi świetną bazę wypadową do tej słynnej atrakcji. Położenie miejscowości w pięknej górzystej okolicy stwarza wiele możliwości wycieczkowych. Współpraca między gminą Mieroszów a miastem Mezimesti rozpoczęła się na początku lat 90., tuż po przemianach ustrojowych w Polsce i Czechach. Początkowo kontakty sprowadzały się do płaszczyzny kulturalnej i sportowej, w niewielkim stopniu przekładając się na korzyści ekonomiczne i inwestycyjne. Pierwszy poważny projekt inwestycyjny polegał na budowie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Mieroszowie, obejmującego halę sportowo-widowiskową wraz z boiskami oraz modernizacji i rozbudowie kompleksu basenów w Mezimesti. Etap drugi to budowa ścieżki rowerowej. Inwestycja po stronie polskiej to dwa odcinki – Golińsk-Nowe Siodło i Nowe Siodło-Wiźnow. Czesi wykonali odcinek Wiźnow-Nowe Siodło. Rozbudowę ścieżki rowerowej po stronie czeskiej kontynuowano na etapie trzecim – na trasie Starostin-Wiźnow oraz czwartym, który zakończył się wykonaniem nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowej na trasie Wiźnow-Nowe Siodło. Trzeci etap zwieńczyło wybudowanie kompleksu Bike Arena Parkowa Góra, na który składa się ścieżka rowerowa, pump track oraz trasa enduro po stronie polskiej. W ramach funduszu mikroprojektów w hali sportowej w Mieroszowie powstała również ściana do wspinaczki. Etap czwarty po stronie polskiej zakończył się wybudowaniem wieży widokowej w Mieroszowie.